Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weissel, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Mudblade Warband. Dobra, tak więc w tym odcinku skupiamy się głównie na misjach związanych z lordami. Jednak postanowiłem, że chyba dołączymy się do Nordów, kurczę. U mnie jest to dziwnie, strasznie. Raz przyłączam się do Nordów, raz do takich. Jeżeli Nordowie, jak już mówiłem wcześniej, będą dostać po dupie, się od nich odłączymy najzwyczajniej w świecie. Jeszcze mamy poziom, tak więc sobie awansujmy naszą postać. Co ja ją mogę awansować? Na pewno szkolenie, no i siła. Broń jednoręczna, dwuręczna i rekruci. Dobra, strasznie nam sprawę ogólnie łatwo, jeżeli się już dołączymy do jakiegoś państwa, bo jak już mówiłem, będziemy mieli własną wioskę. No, czekaj. A, dobra, pomóżmy mu, co prawda 65 do 9. No ale dobra. Mamy tego. A to nie nasz. To chyba ma tam ten drugi lord, tego kergiskiego gościa. O, idzie. Idzie w zimie. Goły gościu. A, nie obroniłeś się. No, przed takim mieczem to nie ma szans. No, jak to my większość tutaj pozabijamy ludzi, to... No, chodź tu. No, wszyscy na niego. Najlepiej. No i... Zawsze tam wzrośnie w danym... W danym państwie trochę reputacji. No dobra, czy masz dla mnie jakieś zadanie? A wiecie, że tej misji nawet nigdy nie miałem? Pierwszy raz o niej czytam ją. Wow. Dobra, oczywiście. Aha, czyli w 3 miesiące musimy się dołączyć. Dołączyć do Nordów. No i dobra, przy okazji weźmy sobie list. Co, ja mam za nim iść, czy nie? Nie, dobra. A mogę mu pomóc teraz? Czekajcie, odejdę trochę. Chyba nie. Ej, czekajcie! No i gdzieś uciekli. Dobra, to my idziemy do Tichr. Dobra, pójdziemy tam. Damy ten cały list. No i również postaramy się jak najszybciej złożyć tą przysięgę. Idź do zamku. To są same te. No te takie dziwki, dziewki. No to lipa. To jemu może mieliśmy dać. Czekaj. Jestem was. To nie ty. Czekajcie, zobaczymy, komu mieliśmy wręczyć. Ja.
No ja go tu nie widzę niestety. To ty? Nie, to nie ty. Nope. A ty będziesz miał coś ciekawego? O, zebrać podatki. To możemy z chęcią zrobić. Idźmy jeszcze po rekrutów. Zwerbujmy ich. Jeden rekrut. Jeszcze tym. Ile w ogóle muszę mieć ludzi? 63. No dobra. Ja nie mogę się skupić. Dobra, w którym to miejscu jest? A, niedaleko. To przy okazji weźmiemy jeszcze. O, uwaga, że jeszcze mają z Kergitami wojnę. No to już na dwa fronty lecą. No nieźle. Dodatkowo oni mają rycerzy dość opancerzonych. Będą mieli problem z dogonieniem Kergitów. Tak, tak, tak. Przy okazji będziemy musieli sprawdzić, gdzie jest król w tym momencie. Dla niego najbardziej będziemy musieli zadania wykonać. No i super. Jedzenia mamy dość sporo. Kto to był znowu? Aha, ten na ty. O, jemu chyba mieliśmy dać przy okazji jeszcze te... list. Tak, super. No dobra. Przy okazji sprzedajmy sobie trochę... Oj, nie arena. O, właśnie. Ten odcinek zrobimy tak, że pójdziemy na turniej może. Ja się zaraz zapytamy tego gościa. Tego sprzedajmy mu. Dobra, dobra. Spróbujemy wygrać turniej. Wejdźmy na arenie i zobaczmy, w których miastach odbywają się turnieje. Tak, tak, tak. Durkuba to jest tu Saranidów. O, jest aż tutaj. Nie. To przez całą mapę nie będę specjalnie szedł, żeby wykonać jakiś turniej, żeby wygrać. No to dobra, w takim razie nie ma króla. Idziemy do... O-o. No nie, jak to był. Jest tutaj król? Nie ma. Tutaj jest chyba stolica. No zaraz zobaczymy. A jeszcze weźmy sobie rekrutów kolejnych. Gdzie ten król będzie? Kurde. Wow, ale zajebiście. No tu widzicie, jednak mamy ten... opłatę za najemników. O, ciekawe, czy nam się pogorszyły te relacje z Wagierami, bo przecież Nordowie mają z nimi wojnę. Nie ma tylko. To zaraz zobaczymy. A, tu nie będzie chyba pisać, nie. Ale jakbym spróbował... jeszcze raz zobaczmy, z kim oni mają wojnę, to może zatkajemy jakiegoś lorda słabego od Wagierów. Wagierzy i Królestwo Nordów toczą ze sobą wojnę. Dobra, super. Pójdźmy na ich ziemię. I zaatakujmy jakiegoś słabego nubka. Gonią nas. I ty myślisz, że masz ze mną szansę. No to zobaczymy. Do 36. Uuu, ale teren. Czekajcie. Czekajcie tutaj. Ja zobaczę, co on ma.
A, on ma konnicę. Dobra, atakujemy. Nie to. O Boże. Co ja robię? Nie piechota. O Boże. Jakie... Jak to teraz zmienić, żeby nie było na piechotę? Boże. Nacisnąłem jakiś klawisz, jak debil. Ojej. Łucznicy, kawaleria. Konia mi zdejmie. Spadamy z tego. Dobra, chuj z nimi. Kurwo. Przegramy. Nie, przeze mnie, bo jestem tak zajebisty. Jeszcze będzie się teraz ścinać, no kur... macie. Ja... No nie ścinaj się! Ja pierdolę, jaki komputer zjebany, Boże! No zaraz mnie szczyści, normalnie zaraz mnie tu szczyści tak, że... No, dobra. Wow, ile... No właśnie. Dzięki, dzięki. Moi nie atakują, bo wydałem jakiś cholerny rozkaz. O, ma topór. Moją tarczę zaraz pis goli. O Boże, jak nie śmieszy. No, no, z takim pedałkiem damy radę. No wojo, dalej. Dobra, ucznicy. Wybaczcie za tamte lagi. Oła. No i tarczy mi rozwali. Ot. Ale frajera. Jak to było, żeby wszyscy mnie słuchali? Piechota, to. Czemu nie ma, żeby wszyscy mnie słuchali? Dwa. Nie rozumiem ich. Dobra, niech walczą tak, w miejscu. A tylko... Piechota ich będzie gonić. Wybaczcie za ten fail, ludzie, ale mam straty teraz, nie. Jakbym mógł cofnąć grę, to bym cofnął, tylko że na początku... O Boże. No mam nadzieję, że to było warte swojej ceny. Was nie chcę. Dobra, było warte. Jak najbardziej. No to tych 27 mogło zginąć sobie. Za takie rzeczy to... Co ja zrobiłem ze swoją zbroją? Ojej, jebie, ludzie. Dobra, i tak mamy zajebistą. 43, no kurczę, no ja. Jeszcze lepsze budki mamy nawet. Oj, wzbogacimy się, wzbogacimy się. Rękawice, które nic nie dają, no dobra. Taki sam miecz. No dobra, super, opłacało się jak nic. Tylko, że mi się teraz przydadzą rekruci. Kolejni. Tutaj jest jakaś wioska, więc tutaj bierzemy sobie dwóch rekrutów. A właśnie, przecież mi tu sporo awansowało. Wow, 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 farmer w kapelusiku, super. Oczywiście tutaj bierzemy chórów. Oczywiście pedał jeździ za oknem jakiś. Dobra. Wolę jeźdźców. Znaczy, jeżeli ma się dużo jeźdźców w oddziale, to również... również szybciej jeździmy po mapie.
Będziemy z łatwością wrogów doganiać. Dobra, porekrutujmy jeszcze trochę. Jeszcze trochę chłopów. O, tu było sporo, 6 aż. No dobra, mniej więcej straty tak wyrównane. Właśnie tą komuś miałem oddać te dodatki. A mogę mu nie oddawać, nic się nie stanie. Nie ma im tu czasu chyba, tak? A nie, dobra. Nie wiem, gdzie on polastą. Dobra, ludziska, myślę, że w tym momencie się z wami pożegnam. Jeszcze tylko awansujmy sobie naszą postać. Dobra, inteligencja. No a weźmy sobie atletykę nawet. Dobra ludzie, teraz muszę się z wami spokojnie pożegnać, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymać się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i na razie.